Siemka, witam Was w kolejnym odcinku z gry Pro Cycling Manager 2014. Dzisiaj wyścig Tirreno Adriatico, etap 5, czyli mega podjazd w Guardia Grel, dochodzącym do 30%. Także będziemy walczyć, będziemy po prostu nie zginąć na ostatnim podjeździe, utrzymać się na tej górze, na zjazdach, może nawet odjechać, jeśli by się udało. Po prostu walka, nie ma co się pieprzyć tym wszystkim. Także my widzimy się gdzieś, a na tym podjeździe, bo może tak gdzieś w połowie tego podjazdu, żeby was nie zanudzać już od początku tego. Także widzimy się za chwilę. Dobra, nie ma co zamieszanie, tak już na samym podjeździe, na samym początku podjazdu. Tutaj trzymam się dzielnie z przodu, jako tako, jeszcze swoimi. Powoli odpadają, tutaj słaba forma dnia, co mnie najbardziej cieszy. Buongiorno, ma zarąbistą formę dnia, plus 4, to liczę tutaj na, no nie oszukujmy się, pierwszą dziesiątkę nawet. Pataglin jako tako jest, źle nie jest, tyle powiem. Locatelli jeszcze się trzyma w miarę dobrze, najważniejsze, żeby Buongiorno został, jeszcze 8 km musi się utrzymać. Przejdzie facet naprzód. Tutaj próbował kontratakować Valverde. O, właśnie teraz. Próbował atakować Valverde. Nie kontratakować, tylko atakować. Tutaj trochę mi się nie podoba to, że Bataglin zostaje. Tutaj w miarę jestem w przodzie z Contadorem. No, ja jestem chyba jakiś przekoksu teraz. Buongiorno, dobra. Buongiorno, widać, że Locatelli już odpada z sił, ale dla mnie najważniejsze, żeby kurde, jakby Bataglin dojechał. Tutaj Buongiorno jeszcze spoko się utrzymuje z Froome'em i z Henao nawet. Co mnie strasznie cieszy, ale Bataglin słabo. Tutaj mieliśmy takie wypłaszczenie, taki schodek. Dzielnie Buongiorno trzyma się. Wiadomo, Contador już odjeżdża całkowicie wszystkim. Caruso to chyba był z ucieczki. Uran i Costa są za nimi. Dalej są Froome i Henao, a ja jestem. No dogonili mnie. Valverde nawet wyprzedziłem. O kurde, jest fajnie. Bataglin i odpada Locatelli. No jeśli Bataglin by się w miarę utrzymał, to ja mógłbym na luzie sobie pojechać Buongiorno. Nie wiem, czy teraz jest sens w ogóle atakować. Tutaj Van Ender i Bue. To jeszcze z ucieczki zostali. Sela już został wyprzedzony przez Contadora. Costa, tutaj jest czwórka liderów, no nieźle. Ja tutaj jestem w tej grupce. Tylko szkoda mi Bataglina strasznie, no. Spróbuję im trochę odjechać, żeby nie prowadził całego peletonu. Tutaj Buongiorno sobie na luzie jedzie. No na luzie, no. Na luzie pod górę jechać to jest jednak, no, wyczyn. Trzymam się dzielnie za tymi kolarzami z Astany. Nibali tutaj jest wśród nich. Wśród nich Nibali, ale wśród nich także jest Buongiorno, co mnie niesamowicie cieszy. Jaka jest strata do Contadora? 2,28. Tutaj spróbuję się od nich odłączyć. O, udało się, i o to chodzi. Prędkości 68 km w dół na kolarce, to później 70 dopierdzielać. Tutaj Contador powoli, powoli, a jednak nie. Tak niby odskakuje, ale jednak jest wśród nich. Tutaj ma czwórkę Henao, Froome, Costa, Uran, a ja jestem daleko, daleko za nimi. O, daleko, tak z 50 sekund. Buongiorno, no przez pola, chłopie, do prosta wystarczy jechać. Szkolarka to zniesie. Tutaj Taglin. Liczę tam na Buongiorno, żeby chociaż dogonił tą czwórkę. Już mnie Contador nie obchodzi, no nie czwórkę. No już Contador atakuje. No ci z ucieczki nie są w stanie dotrzymać mu koła, ale jednak nie poddają się.
Henao Frumi Koszta samodzielnie, ale Henao trochę odskakuje. Tutaj Uran, ja za Uranem jestem. Powinien na luzie do niego dojechać. A zamierzam go jakoś dogonić przed końcem zjazdu i wyprzedzić. Tutaj Bataglini jedź na Hama. Będę próbował coś zrobić. Uranowi spróbuję odskoczyć, żeby mnie nie dogonił na ewentualnym podjeździe. To jednak będzie problem. Bataglinem udało się odskoczyć? Nie udało się odskoczyć. Sorry na chwilę. Okej, jestem z powrotem tutaj. Puściłem się za Bataglinem. Próbuję coś jeszcze zdziałać. Buongiorno. Już tutaj Uran jednak do mnie dochodzi. Ale co tam, ja będę się starał. Tak, jest dobrze, skoro wyprzedziłem Van Garderia, Natalańskiego i Gesinka. Jak dla mnie to jest bardzo dobry wynik. Tutaj już Fruma Koszty Henao nie dogonię. Oni Contadora w sumie nie dogonią. Zostało jeszcze 9 km. Nie będę się nawet przemęczał. Nie wiem, jak tam jest ze stratą, z naszą przewagą do tych górali. 45, 46. No praktycznie się nie zmienia. Ale za to ja zbliżam się do tych. Nie wiem, czy jest sens podkręcać tak bardzo tempo. Bo jeśli ja chcę, żeby mi troszeczkę siły zostało na koniec. Tam jest niezły podjazd. Dobra, czyli my już mamy tą górkę lekką za sobą. 4,5 km zostało. Dam sobie spokój, jak na razie nie obchodzi mnie to, jak tam jest z tą stratą. Ja chcę po prostu być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy. Dobra, tutaj 2 km. Tutaj już Contador jest na tej ścianie płaczu. Powoli dojeżdżają do niego ci wszyscy, ja jako tako źle nie jest. No, 25%, a Contador już samotnie dojeżdża do mety. Tak, Contador wygrał, to będzie drugi Koszta. Koszta atakuje, Frum za nim, Buet siada, kolej z ucieczki za nim. I Bue będzie trzeci, no to jest niespodzianka, skoro gościu z ucieczki się utrzymał za nim. Ja tutaj będę za Uranem, po prostu usiadnę na kole i sobie kontratakuję. Tutaj niestety jeszcze Nibali doszedł, ale będę ósme. Dobra, ósme miejsce jak na taki etap jest wyśmienite jak dla mnie. Ale patrzcie, jaka ściana, no prawie że pion. Jeszcze trochę do pionu brakuje. Się dziwię, jak ten gościu wyjeżdża tym swoim motorkiem. Jako tako wyjechał. Bataglin. Jedź, jedź, jedź. Tutaj Locatelli. O, niezłe jest, jeśli chodzi o... Tutaj mam tak płasko, płasko, płasko. No, płasko to jest pojęcie względne. 5% to też nie jest mało. I tu nagle pyk 20. 24. Dopiero do kilometra dochodzi i na kilometrze jest lekkie wypłaszczenie do 24. 23, 16, 11 i tu już jest względnie płasko, tak powiem. Dobra, nie ma co przedłużać, z czym się gra wyłączy. Andre Greipel nawet tutaj jest. Sprawdźmy, z jaką prędkością będzie wjeżdżał na tą ścianę. Wow, 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 dochodzi Greipel do tych. No, zaskoczenie. No nieźle, wygląda jak Contador w porównaniu z moimi zawodnikami. Tak ich mija sobie po prostu na luzie. To jest jakiś G, I, czy jakkolwiek się on nazywa. I ostatni przyjeżdża Fedi.
I klasyfikacja etapowa. Pierwszy Contador, drugi Koszta z minutą 20 i 23 sekundami straty. Buongiorno ósmy na współce, na wspólnie z Nibalim i tam innym, zapomniałem jak się nazywa. No niestety w pierwszej dziesiątce nas nie ma. No szkoda. Punktowe 10. miejsce prowadzi Contador. Górskiej Andrea Wisio. Andrea? Nie Andrea. Z MDJ-u. Najlepszy młody kolarz, tak jest. Buongiorno. Minuta przewagi nad Fabio Aru. I 8. miejsce zajmujemy w klasyfikacji zespołowej. Teraz ciekawi mnie, jak tam nasi. O, 11. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Mamy 10 sekund straty do Roberta Gesinka i 17 sekund przewagi nad Danielem Martinem. No, źle nie jest. No i tak wszystko się okaże na czasówce. Wszystko wyjdzie, kto ma być pierwszy i dobra. My będziemy się widzieć na 6. etapie Trieno Adriatico z Bukianico, tak, Bukianico do Porto Sant'Elpidio. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, lajkujcie, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.